To który wasz brzydki? Ma numer, to nam chodzi. Okej, tutaj performa tylko się. No to chodź, nie podchodź. O, baki pokazują. Koń 4-1-5, 26-50. Czwórka kolejność koń 4-1-5-6, 144 zł 80 groszy. Wypłata trybki wynosi 182 zł 20 groszy, a set płynny 4573 zł 80 groszy. I konie ruszyły. Tam dobrze złapała start Striking Rose i ona poprowadziła. 1700 metrów do celownika, na drugiej pozycji Kalmir po zewnętrznej. Za nimi Camargo, dalej Nador, to są cztery pierwsze konie. Stawkę zamyka Jedi, również z tyłu galopuje Magiani. I także z tyłu jest w tej chwili Camargo. A tam trwa walka o prowadzenie między Kalmirem a Striking Rose, te dwa konie. Do celownika jeszcze pozostało około 1200 metrów i Kalmir prowadzi dość zdecydowanie. Na drugiej pozycji Striking Rose, na trzeciej tam jest Mallory, jest Camargo, cofający się Nador, Jedi i stawkę zamyka Bello Benito. Troszeczkę się rozciąga stawka na zakręcie. Kalmir dyktuje tempo. Kalmir ucieka na drugiej pozycji Striking Rose. Na trzeciej Mallory, blisko jest Camargo. Do przodu już przeszedł Jedi.
Tam jest Nandor, jest Bello, Benito i pozostałe konie. Na prostą wyprowadzi Kalmir. Kalmir bardzo ładnie zakręt tam ściął Jedi. Do celownika jeszcze ponad 500 metrów. Kalmir próbuje uciekać. Zbliża się do kanatu. Polem finiszuje Striking Rose. Do celownika jeszcze jest ponad 200 metrów. Kalmir Striking Rose i tam finiszuje. Jeszcze finiszuje Madjani. Troszeczkę dalej. Kalmir Striking Rose, Madjani. Trzy konie, 100 metrów do celownika. Striking Rose i Kalmir. Za chwilę celownik, jeszcze 30 metrów. Kalmir wygrywa, druga Striking Rose, trzeci jest Madjani, dalej Jedi, Mallory, ostatni Bello Benito. Zapuść te kładki, bo wygląda na podwórkę. Ale... O, o.